co to kurwa jest? Jakaś masakra. Franko, moi drodzy, dzisiaj testujemy Pako Kebab. Kizo Kebab Wamam. Zobaczymy, jak smakuje, czy jest warty swojej ceny. Jak myślicie, jaka będzie opinia? Ja zaraz go testuję i dam wam znać. Już wysyłam mojego wielbłąda, powiedzmy, żeby zamówił, przyniósł. Dobra, do dzieła. Mam już Kizo Kebab. Sprawdźcie opakowanie, jak to wygląda, moi drodzy. Naprawdę opakowanie jest fajne. Mamy mieszany, łagodny. Koszt takiego kebaba jedynego to 29,90. Sprawdzimy, jak smakuje i czy jest wart tej ceny. Kizo, liczę na ciebie. Dobra, moi drodzy, no to co? Testujemy, otwieramy tego bydlaka, bratoczka i sprawdzamy, jak smakuje. Zapakowany jest całkiem solidnie, powiem wam. W środku jeszcze jest owinięty sreberkiem, więc fajnie ciepełko się utrzymuje. Co to kurwa jest, marchewka? Ale bez kitu. Mówię, co to takie słodkie, a w środku marchewka. Wygląda nieźle. Pita jest fajnie przypieczona, chrupka, ale nie jest taka nawodniona. Gdzie z takiego, może tak, z miękkiego w chrupkość, ale nie jest nawodniona, więc nieźle. Zobaczcie, jak wygląda, widzowie. Zaraz sprawdzimy środek. W składzie znajduje bekon, się... bekon, warzywa grillowane, cebula prażona, ogórek kiszony, ser, cheddar i czerwona kapusta. A więc próbujemy. Mięso mieszane, sos łagodny. Widzę, boczek się przebija. Od razu na dzień dobry. I czuję prażoną cebulkę. Fajna kompozycja. Sos fajnie czuć, że to nie jest taki, moi drodzy, sklepowy, tylko jest dopracowany. Coś innego niż w każdej sieciówce. Co prawda, a mam też jest sieciówką, ale nie jest tak zwyczajnie. Sprawdźcie, jak to wygląda w środku. Wygląda nieźle. Mięso nie jest suche. Baranina przebija smak kurczaka na przemian. No i do tego jeszcze ten boczek, to naprawdę fajne połączenie dla prawdziwego chłopa. Ogórek kiszony również fajnie tutaj podkreśla ten cały smak. O kuźwa, Kizo mi spierdzielił. Jak na ten moment jest nieźle. Jestem miło zaskoczony, ponieważ myślałem, że będzie słabszy. Naprawdę bym wrócił po niego jeszcze raz. Tak samo jak na Kiza koncert. Moi drodzy, warto go spróbować. To jest coś na zasadzie ala, jak macie w McDonaldzie, drwala. To jest taki Kizo Kebab, Wamam Kebab. To, moi drodzy, warto spróbować. Myślę, że wielu osobom podpasuje i będziecie zadowoleni z wyboru. Jak za cenę 29,90, gdzie trzeba wszędzie, praktycznie w każdym kebabie, już tyle zapłacić, to nie jest wygórowana cena. Uważam, że naprawdę jest znakomicie. Co to kurwa jest? Jakaś masakra. Aha, co kurwa, myślałeś, że już rzucę tym, że jest taki niedobry. Tu się mylisz. Naprawdę jest niezły. I nie wywalamy jedzenia, pamiętajcie, szanujemy jedzenie. Ja szanuję. Jak coś jest dobrego, to ze smakiem zjem do końca. A naprawdę warto go spróbować. Kizo, zrobiłeś robotę. Mam nadzieję, że sam zbierałeś tą cebulę, pomidory, hodowałeś na krzaczkach sobie i ten boczuś sam wędziłeś i doprawiałeś. Bo tak właśnie smakuje. Jakbyś przyłożył chyba trochę rękę do tego. A tak całkiem na poważnie, kochani. Zjadłem już trochę, ale muszę wgryźć się dalej, żeby wam podsumować całość. Kurde blaszka, ale nie zapominajcie, żeby mnie tu zafollowować, dać lajka i komentarz. Jeżeli próbowałeś Kizo Kebab, napisz, jak ci smakował. Albo czy masz ochotę spróbować. Przepraszam za bekanie, czasem mi się wymsknie, ale to jest oznaka dobrego trawienia.
Teraz. Co to kurwa jest, marchewka? Ale w beskidu. Mówię, co to takie słodkie, a w środku marchewka. Naprawdę. To jest pożywienie dla prawdziwego chłopa. Nie no. Spodziewałem się, że będzie niezły, ale wychodzi na to, że to jest bardzo dobra wersja kebaba. Moi kochani, jeżeli lubicie tak jak ja, prażoną cebulkę, boczuś, czy też marchewkę, no to jesteśmy w właściwym miejscu i jemy właściwe rzeczy. Żeby być silnym chłopem, trzeba jeść warzywa i mięso. A tutaj właśnie to znajdziecie. Ze smakiem pochłonę go całego i mam nadzieję, że nie zepsuje się ta jakość i ją utrzymają. Kuźwa, kochani, Patryk, gościu, dobrego kepsa zrobisz, naprawdę. Poszedłbym chyba z tobą jeszcze na jednego. Warto zabrać na dziewczynę na randkę na takiego kebaba. Myślę, że jak go zje, to od razu po tym, jak poleci do kibla, wróci, będziecie mieli wspaniałą randkę. No bo wiecie, to jest duża dawka jedzenia. Więc dla prawdziwego chłopa, jak się dorwie kobieta, nieduża, blondyneczka, szczupła, coś tego. Dobra, trochę mnie poniosła wyobraźnia, ale zje takiego wielkiego kepsa, bo jest naprawdę spory, no to może mieć przepełnienie, kuźwa. Każdy to by mógł mieć, tak? Ja pewnie też po tym wszystkim pójdę się złamać. Ale to tak, ale to tak tylko ode mnie. Patryszku, słuchaj mnie teraz. Mordo moja. Chodź tutaj pod paszkę do wujka. Słuchaj mnie. Pita daje 7 na 10. Mięso mam akurat mieszane. No to daje ci, mordo, 8 na 10. Sos. Sos jest niezły. 9 na 10. No i te dodatki, warzywa, boczuś i ogólnie to naprawdę 9 na 10. Całość daje 8 na 10, a to jest wysoka nota, bratoszka, u mnie. Więc Patryszku, zrobiłeś dobrą robotę. A teraz biorę się, żeby skończyć tego bato kebaba od Kiza. Mordki, zostawcie. Nie. Portki, zostawcie suba, komentarz i napiszcie, gdzie następnie teraz wylądujemy i będziemy testować. Pozdro!